25, Kamil 6, Krzysztof Sukecki. W drugiej linii zagrają z numerem 8 Marcin Stromecki. Dziewica to ten najbardziej wysunięty z numerem 16 Szymon Gąsior. Trenerem gości jest pan... 24, to wszystko. Gotowościowy klamkarzy. Zaczynamy. W tym momencie jest zasadnia się akcja drużyny gości. Marcin Domański. Domański za pola karnego. Ale jest tam po sterlingu na zarfejkowecz. Pewna i spokojna. Moja stopka. Szczotka dosyć ostro teraz zaatakował zawodnik Kandzyński. Kandzyński przerzut na lewe skrzydło, ładnie Litwiniuk. Uwaga, będzie okazja. Lisiecki próba zagrania po ziemi. Osoba nie zgodzi. Zanotował to jednak. W razie odczyty od podań swoich kolegów zespołu Jarosław Zgoda. Ofensywnie ustawiony piłkarz Wisła Pały, tuż przy nim boczny. Potrzebna interwencja sztabu, i pole karne. Nie było tam żadnego z kolegów z zespołu. Szansa po raz kolejny na kontratach dla Siarki. Daniel Koczon, szybkościowy zawodnik. Koczon podcinany. Jest też żółta kartka dla zawodnika Wisły Pławy. Uwaga, jest uderzenie pękowe. Pewnie spokojnie. Broni ten strzał Stefanika Brasnaski. Błaganie. Jarosław Niezgoda. Zatrzymany. Jarosław Niezgoda. Niezgodny z przepisami. Jest żółta kartka. Równolatkowie. No i Siarka. Maciej Tomański. Domański w kierunku Bartusza, faulowany jednak. Maciej Tomański. Przewinienie Mateusza Pielaka. Uwaga, stępień! Po raz kolejny, sołka. Szymon Marcin, co się teraz zapomnie środkową napastnik Siarki. Daniel Koczon jest 16 rywali. Koczon, było tam zagranie do Pielaka, jest 11! Mateusza Pielaka, mały Stefaniko! 1-0 na Siarki Najnowszek! Co najmniej 3 minuty dłużej. Dzielny po pole karne jest Marcin Domański, jeszcze raz Kościelny, pole karne, Jarosław Niezgoda, będzie okazja, Niezgoda, nie ma gola! To Kamil Pesztyński, ale to końca! Poszedł za tą akcją, Jarosław Niezgoda. Leczy się przed powrotem na boisko. Czasem atakuje Siarka. Uwaga, piłka w polu karnym. Maciej Domański, krótko. Jeszcze raz Domański. Pole karne, pękowe. Efektowna. 61 minuta. Domański, pole karne, pękowe. Piosenkuje tę piłkę przed siebie. Przez Kucyńskiego. Domański na bramkę. Mateusz Olszak z dystansu obok bramki. Patryk Słodwiński, uwaga, piłka na długi słupek, no ta biela się tak. Z boiska Krzysztof Sukecki woła, gdzie się jeszcze arbiter. Teraz spojrzał swój kamień. Jest to środkowanie. Wymierzającą bramkę dla drużyny Wisły.
Dzisiejsze spotkanie. Wisła pokonuje Siarkę Tarnobrzeg 3-1 w 36 minucie na gości.